Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Sala i jestem nauczycielką w niepublicznej szkole podstawowej Montessori we Wrocławiu. Jestem również szczęśliwą absolwentką Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej i swoją wiedzę zdobytą w tej szkole oraz doświadczenie wynikające z pracy zarówno w edukacji wczesnoszkolnej, jak i w starszych klasach szkoły podstawowej postaram się dzisiaj skompresować i zaprezentować tak, żeby dać Państwu ogląd tego, jak wygląda edukacja globalna w szkole podstawowej. Zacznę od opowieści, którą lubię przytaczać, mówiąc wtedy, kiedy mówię o sile motywacji wewnętrznej. Proszę wyobrazić sobie mężczyznę, który żyje w domu pełnym dużych okien. Ten mężczyzna pewnego dnia miał problem. Dzieciaki z okolicy postanowiły zrobić sobie zabawę i rzucać kamieniami w jego okna. Nie zwracały uwagi na to, że prosił, aby przystali. Nie zwracały uwagi na jego krzyki, prośby i błagania. Trwało to kilka dni, aż w końcu pan, właściciel tego domu, wpadł na pewien pomysł. Wyszedł z mieszkania i powiedział: każdemu, kto jutro przyjdzie rzucać kamieniami w moje okno, zapłacę złotówkę. Popatrzyli się na niego jak na człowieka niespełna rozumu, ale zaprosili swoich kolegów, koleżanki, siostry, braci, wujków i wszyscy całą zgrają przyszli następnego dnia rzucać kamieniami w okna tego mężczyzny. On, tak jak obiecał, każdemu z nich zapłacił złotówkę i powiedział na koniec: każdemu, kto rzuci kamieniami jutro w moje okna, zapłacę 50 groszy. Następnego dnia ludzi przyszło nieco mniej, było ich już tylko w zasadzie zaledwie garstka, bo każdy wolał robić to, na co miał ochotę. Jednak każdemu, kto przyszedł i rzucał kamieniami w okna tego mężczyzny, zapłacił on po 50 groszy. Na koniec powiedział: każdemu, kto jutro przyjdzie rzucać kamieniami w moje okno, zapłacę po 1 groszu. Jak łatwo się domyślić, nikt następnego dnia nie przyszedł. Mężczyzna pozbył się problemu łobuzów rzucających kamieniami w jego okno. A ta historia pięknie pokazuje nam to, jak wielką moc ma motywacja wewnętrzna i jak wielką zgubę mają kary i nagrody, ponieważ żaden łobuz nie potrzebował nagrody na początku, natomiast w momencie, w którym przestała ona być dla nich atrakcyjna, również i zajęcie, którym się zajmowali, przestało być dla nich atrakcyjne. Z tego względu rozpocznę swoją prezentację trochę przekorną myślą, przekornym zdaniem o tym, że w pewien sposób cieszę się z tego, że edukacja globalna, przynajmniej na pierwszym etapie edukacyjnym, jako taka nie występuje w podstawie programowej. Cieszę się, ponieważ nie jest ona przedmiotem na zaliczenie, nie jest czymś, co jest obowiązkowe w każdej szkole, ale jest czymś, co nauczyciele realizują z własnej potrzeby serca i jeśli potrafią pociągnąć za tym swoich uczniów, to oznacza to, że zagadnienia takie jak ochrona klimatu, ochrona bioróżnorodności, odpowiedzialna konsumpcja czy dbanie o równość płci to są tematy, które są bliskie sercu każdemu z naszych uczniów i każdemu nauczycielowi, który wprowadza takie zagadnienia w swojej szkole. Kiedy myślimy o edukacji globalnej w szkole podstawowej, myślimy o celach zrównoważonego rozwoju. Niektórym wydawałoby się, że są takie tematy, takie zagadnienia spośród tej puli tematów w edukacji globalnej, które nie nadają się dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej albo w starszych klasach szkoły podstawowej. Ja uważam, że na każdy temat, na który dziecko zacznie z nami rozmawiać, warto z nim kontynuować tę rozmowę. Warto odpowiadać na pytania i warto zadawać pytania, które pogłębiają dane treści i zagadnienia i zmuszają do myślenia oraz szukania powiązań. Czym innym jest jednak odpowiadanie na bieżące potrzeby dzieci, a czym innym jest realizowanie stałych i regularnych zajęć związanych z zagadnieniami edukacji globalnej. W takich zagadnieniach czasem ciężko się jest połapać, patrząc na to, ile materiałów i ile dostępnych informacji znajdziemy zarówno w internecie, jak i spośród organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją globalną. Kiedy ja zaczynałam przygodę z edukacją globalną w swojej szkole, w placówce, w której pracuję, na początku nawiązałam współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i bardzo polecam ten sposób nawiązania współpracy i sposób rozpoczęcia pracy z edukacją globalną. Ponieważ nawiązując współpracę z organizacjami, które znają się na tym, co robią, które mają wśród swoich edukatorów ekspertów, jesteśmy pewni, że to, co robimy i to, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, to jest najlepsza możliwa praktyka.
We Wrocławiu, pracując i mieszkając we Wrocławiu, można nawiązać współpracę z Fundacją Ekorozwoju, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Ekocentrum, a nam w tym roku udało się również nawiązać współpracę z Fundacją Krzyżowa, która z naszymi dziećmi, z naszą młodzieżą przepracowywała, przećwiczyła swój projekt związany z odpowiedzialną konsumpcją, z tym, co się wiąże z kwestiami żywności, ekologicznego i tradycyjnego rolnictwa oraz odpowiedzialnego robienia zakupów żywnościowych. Kiedy zaczynamy wprowadzać zajęcia z edukacji globalnej w swojej placówce, warto również skorzystać z tego, co dana placówka nam ma do zaoferowania, co dana szkoła już ma w swoim pakiecie startowym, tak zwanym. Ja mam to szczęście, że pracuję w szkole, która pracuje według metody Marii Montessori. To jest metoda, w której naturę i w której filozofię jest wpisana edukacja globalna i która za pomocą edukacji tak zwanej kosmicznej jest w stanie poprowadzić dziecko tak, by pokazać mu jego miejsce we wszechświecie, jego miejsce na świecie w perspektywie globalnej, historycznej, w perspektywie również sięgającej historycznie dalej niż do 2-3 poprzednich pokoleń, ale również miliony lat wstecz. Za pomocą tak zwanych wielkich lekcji, czyli 5 opowieści, które każdy z naszych uczniów słyszy co roku, pokazujemy im, że każdy człowiek jest tylko częścią ogromnej całości, która jest powiązana ze sobą wieloma nićmi powiązań. 5 wielkich lekcji to 5 opowieści. Pierwsza z nich mówi o tym, kiedy i jak powstał wszechświat. Druga opowiada o historii ewolucji i życia na Ziemi. Trzecia jest historią powstania człowieka i wszystkich jego form. A czwarta i piąta opowiada o tym, jak powstało pismo oraz jak powstały liczby. Jak to się stało, że teraz możemy za pomocą komputerów prowadzić lekcje, co nie jest takie oczywiste dla wielu naszych uczniów. Edukacja kosmiczna według Marii Montessori to również wiele mniejszych opowieści i wiele takich historii, które skłaniają ucznia do myślenia i nieustannego zadawania sobie takiego pytania, kim jestem, jak jest moje miejsce we wszechświecie i co ja mogę zrobić, aby wszystkim innym żyło się lepiej. Co ja mogę zrobić dla świata, co ja mogę zrobić dla wszystkich innych bytów, żeby świat wyglądał nieco lepiej niż wtedy, kiedy się na nim pojawiłem. Takie pytanie można zadawać sobie nieustannie i należy do niego wracać na wszystkich etapach rozwoju, bez względu na to, czy mamy lat 6, 16 czy 60. Gdy mamy lat 6, bardzo dużą uwagę skoncentrujemy na tym, co jest ciekawe, kolorowe, atrakcyjne i zabawne. Dlatego chciałam zachęcić i pokazać, że jeśli pracujemy z młodszymi dziećmi, z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, warto zadbać o to, aby nasze zajęcia były po prostu atrakcyjne, żeby takim haczykiem, który zarzucamy na początku naszych zajęć, móc złapać uwagę uczniów i przekierować ją później na tematy, które bardziej zmuszają do myślenia i analitycznego formułowania wniosków. Myślę, że każdy z nas wie, jak ciężko jest skoncentrować uwagę ucznia, który ma 6 lat, na dłużej niż 30 sekund. Kiedy zaczynamy zajęcia opowiadając o tym, w co bawią się ludzie na drugim końcu świata, albo z jakimi zwierzętami mają do czynienia na co dzień, dużo łatwiej jest rozpocząć dyskusję na temat tego, czy olej palmowy jest składnikiem, który powinniśmy mieć w swojej diecie, czy nie, niż wtedy, kiedy zaczniemy od suchego przedstawienia faktów i statystyk. Na slajdzie mogą Państwo zobaczyć zdjęcia z Zielonej Szkoły, z zeszłorocznej wycieczki, którą zorganizowaliśmy pod takim hasłem Podróż dookoła świata. Była to jednak podróż dookoła świata przez kraje globalnego południa i okazała się być odkrywcza i emocjonująca nie tylko dla tych 6-latków, ale również dla nastolatków, którzy odkrywali informacje, o których nie mieli zielonego pojęcia i dzięki temu ta forma zajęć była atrakcyjna zarówno dla nich, jak i dla ich młodszych kolegów.
Materiały, które pochodzą od Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, świetnie również nadają się do prowadzenia takich regularnych zajęć w szkole. Uważam, że w edukacji wczesnoszkolnej, zarówno biorąc pod uwagę podstawę programową, jak i mnogość różnych projektów, które możemy wpleść w naszą pracę, jest to etap edukacyjny, w którym przede wszystkim możemy realizować różnego rodzaju projekty atrakcyjne dla uczniów, wpisując je w plan dnia i plan tygodnia pracy w szkole, w pracy z uczniami. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym uwielbiają mieć stały i niezmienny plan i lubią czekać na zajęcia, które są w ten plan wpisane. Kiedy wpiszemy edukację globalną w nasz plan, jestem pewna, że zrealizujemy nie tylko podstawę programową, ale też damy naszym uczniom niesamowitą porcję wiedzy, informacji i uwrażliwimy ich na rzeczy i na postawy, które są ważne dla budowania przyszłego społeczeństwa. Takie zajęcia, które dają również regularność i stałość wpisaną w plan, to są zajęcia, które w zeszłym roku realizowałam ze swoją klasą 1-3 pod tytułem Klimatyczna klasa. Projekt, który realizowany jest przez Uniwersytet Dziecięcy, wyposaża nauczyciela i wyposaża uczniów w takie drobne, ale całkiem atrakcyjne materiały edukacyjne jak lupy, skale porostowe, termometry czy nasiona i daje również nauczycielom materiały, które pozwalają mu kompetentnie przeprowadzić zajęcia dotyczące tego, czy porosty mówią nam coś o jakości powietrza, w jaki sposób drzewa chronią nas przed hałasem, na przykład jak powstają orkany, albo czy da się stworzyć bluzę polarową z plastikowych butelek. Kiedy realizujemy zajęcia z edukacji globalnej, niesamowicie ważne jest to, żebyśmy byli spójni w tym, co mówimy, razem z tym, w jaki sposób postępujemy. Nie jest możliwe mówienie o tym, że produkcja mięsa na przykład powchłania hektolitry wody i jest odpowiedzialna za zmiany klimatyczne, przegryzając przy tym kanapkę z szynką. Jeśli jesteśmy autentyczni w tym, co mówimy, w tym, co robimy, to dzieci naprawdę to docenią i zauważą. Każdą nieścisłość, każdą niespójność natychmiast zauważą, ale to, jeśli jesteśmy autentyczni, jeśli prowadzimy zajęcia, które naprawdę leżą nam na sercu, to dzieci niezmiernie docenią. I chciałam powiedzieć, że na koniec każdego roku szkolnego, zamiast wszystkich kwiatów, które nauczyciele często dostają na zakończenie roku szkolnego i zamiast wszystkich tych czekoladek, które prędzej czy później lądują w naszych brzuchach albo na śmietnikach, w tym roku otrzymałam czekolady pochodzące z Fairtrade, herbaty i kawy z ekologicznych upraw, własnoręcznie wypieczone wegańskie babeczki zapakowane w upcyclingowe opakowania. I wszystkie te, nie zadziałoby się to, gdyby nie wszystkie te zajęcia, które odbyły się przez cały rok szkolny. Myślę, że dla dzieci jest to niezmiernie ważne, w zależności, niezmiernie ważne, kiedy to, co robimy przez cały rok, znajduje w jakiś sposób swoje zwieńczenie. Dlatego uważam, że czerwiec jest świetnym czasem, aby porozmawiać z dziećmi o pomocy humanitarnej, o pomocy rozwojowej, o tym, czym na przykład zajmuje się Polska Akcja Humanitarna, która zachęca do akcji zamiast kwiatka niosę pomoc. Tak jak czerwiec jest świetnym czasem na zajęcia związane z pomocą humanitarną czy pomocą rozwojową, tak październik świetny jest na to, żeby rozpocząć dyskusję o dostępie do edukacji i o tym, czy każdy na świecie ma takie same prawa i możliwości w zdobywaniu edukacji. Można do tego wykorzystać między innymi narzędzie, które dostępne jest na stronie Gapminder, fundacji, która pokazuje nam i przedstawia całą masę narzędzi pozwalających przeanalizować dane pochodzące z prawie każdego kraju na świecie sprzed 200 lat i dzisiaj i tego, w jaki sposób te dane zmieniały się. Możemy na wykresach obejrzeć, czy dochód na osobę w rodzinie, albo przewidywana długość życia, albo właśnie ilość lat edukacji, która
czeka człowieka w danym kraju, jest taka sama czy inna? I można te dane wykorzystać zarówno na lekcji geografii, porównując warunki życia ludzi w różnych krajach, jak i w lekcji historii, ponieważ na wykresach świetnie widać, w których momentach gospodarka światowa miała swoje załamania. I można to również wykorzystać na lekcjach matematyki, gdyż jest to po prostu wykres mający dane statystyczne, matematyczne. Zachęcam do tego, żeby wykorzystywać i wplatać edukację globalną na zajęciach z różnych przedmiotów. Przerabianie lektury w pustyni i w puszczy jest świetnym momentem na to, żeby z szóstoklasistami zacząć rozmawiać o tym, jak żyje się w Afryce, albo jak Afryka jest przedstawiana jako kontynent w mediach społecznościowych i w mediach w ogóle, oraz na skonfrontowanie tego z prawdziwymi informacjami pochodzącymi ze statystyk i z relacji ludzi, którzy naprawdę tam mieszkają. Odnosząc się do w pustyni i w puszczy, powiem jeszcze taką dygresję dotyczącą lektur w edukacji wczesnoszkolnej. Podstawa programowa w Polsce pokazuje nam propozycje, z których możemy skorzystać, ale wcale nie musimy. Nie ma czegoś takiego jak kanon lektur obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej. Są tylko propozycje, które wcale nie obligują nas do tego, aby kolejny raz przerabiać z dziećmi, a na rukach chłopca z Grenlandii albo psa, który jeździł z koleją. Możemy skorzystać z bogatej oferty wydawniczej i zaproponuję kilka książek, które są świetnie sprawdzają się w edukacji wczesnoszkolnej, tak jak na przykład Kot, który zgubił dom, albo Chłopiec z Lampedusy, podnoszące problem uchodźstwa i wojny, oraz Zwierzokrację czy Śmieciogród, podnoszące temat praw zwierząt albo filozofii zero or less waste. Myślę, że kiedy realizujemy zajęcia z edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej, to jest taki pakiet, w który wyposażamy naszych uczniów po to, żeby w następnych latach, w starszych klasach, móc w cudzysłowie odcinać kupon od tego, co już wypracowaliśmy. Jeśli w klasach młodszych wypracujemy postawy empatii, odpowiedzialności za swoje zachowania i pokażemy uczniom, że warto analitycznie myśleć i analitycznie podchodzić do wszystkich rzeczy, które robimy w życiu i które słyszymy, to w klasach starszych edukacja globalna przestanie być już przedmiotem i przestanie być warsztatem zajęciowym, a zacznie być po prostu częścią życia i częścią tych postaw, które znajdują odzwierciedlenie w codzienności uczniów. I ich inicjatywy związane zarówno z takimi kwestiami globalnymi, jak i z innymi rzeczami, za które chcą być odpowiedzialni, to jest bogactwo, z którego możemy czerpać zyski właśnie wtedy, kiedy uczniowie są pewni, że ich inicjatywy mogą być realizowane w przestrzeni szkolnej. Jedną z takich inicjatyw, która odbyła się w naszej szkole, jest stworzenie przestrzeni, która jest kuchnią i jadalnią, w której uczniowie mogą przygotowywać własne posiłki i spędzać czas na przerwach. Nasi uczniowie sami zaprojektowali, jak chcą, żeby ich kuchnia wyglądała. Zebrali pieniądze, robiąc kawiarenkę dla rodziców, na której sprzedawali własnoręcznie zrobione wypieki, parzyli kawę, herbatę i zebrane finanse przeznaczyli na farby. Samodzielnie pomalowali kuchnię, poprosili rodziców o pomoc w zainstalowaniu mebli i w tej chwili kuchnia jest teraz taką przestrzenią, w której nie tylko wspólnie spędzamy czas, ale też czerpiemy z zajęć, które są zajęciami kulinarnymi, które również mówią nam o tym, w jaki sposób to, co jemy i to, co jest na naszym talerzu, ma wpływ na ludzi na drugim końcu świata albo na nas wszystkich i w jaki sposób to, co jemy, wpływa na klimat i na gospodarkę światową. Inną inicjatywą naszej młodzieży jest to, że w zeszłym roku w ramach Tygodnia Fair Trade odwiedzili
sklep właśnie z produktami ze sprawiedliwego handlu. Zrobili tam zakupy i następnego dnia przy wejściu do szkoły częstowali wszystkich chętnych kawą, herbatą pochodzącą ze sprawiedliwego handlu, edukując przy tym i rozdając ulotki, mówiąc, dlaczego warto wybierać produkty właśnie z tym znakiem i dlaczego jest to tak ważne, żeby każdy z nas się do tego przyczyniał. Kiedy któryś z naszych uczniów wraca z dalekiej podróży, a szczęśliwie w tym roku mieliśmy już uczniów i w Kambodży, i w Kostaryce, to zwykle uczniowie opowiadają o tym, co widzieli i czego doświadczyli w danym kraju. Opowiadają z pierwszej osoby o tym, jakie gatunki zwierząt tam widzieli, jak żyje się tam ludziom, ale również z jakimi problemami się tam mierzą. I opowieść, która płynie z ust rówieśnika, jest dużo bardziej trafia do uczniów niż kolejny obejrzany film lub lekcja poprowadzona przez nauczyciela. Dlatego zachęcam do tego, żeby tego typu opowieści, nie tylko z dalekich krajów globalnego południa albo z innych kontynentów, ale również opowieści z krajów, które są całkiem blisko nas, wprowadzać w cykl po prostu bycia i życia z uczniami w klasie. Inną inicjatywą naszych uczniów było świętowanie Dnia Praw Człowieka w kolejną rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W naszej szkole pojawiły się kartki przypominające o tym, do czego każdy z nas ma prawo i do czego tych praw nikt nam nie może nigdy zabrać. A te wszystkie inicjatywy nie miałyby miejsca, gdyby nie to, że nasi uczniowie wiedzą, że mają wsparcie wśród dorosłych i funkcjonowanie w tej szkole jest w pewien sposób byciem jedną wielką rodziną. Niejednokrotnie rezygnowaliśmy z prowadzenia zajęć, które realizują podstawę programową albo uczą tabliczki mnożenia na pamięć po to, żeby dać czas i przestrzeń uczniom na zrealizowanie ich własnych inicjatyw albo po to, żeby dać im po prostu przestrzeń na wzięcie odpowiedzialności za to, gdzie są i z kim są. Uważam, że budowanie postawy odpowiedzialności i za siebie, i za świat zaczyna się nawet od najprostszych rzeczy, takich jak mycie podłóg. A na zakończenie, ponieważ wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że praca nauczyciela jest pracą niejednokrotnie trudną i ciężką, a również nie dającą efektów od razu, nie dającą natychmiastowej gratyfikacji, chciałam zachęcić i zaprezentować takie krótkie trzy wypowiedzi uczniów, którzy są naszymi wychowankami już od wielu lat i odpowiadali na pytania o to, w jaki sposób wyobrażają sobie swoje miejsce na świecie za 10, za 15 lat, czym jest dla nich człowieczeństwo, jak sobie wyobrażają ludzkość i świat w przyszłości. Odpowiedzieli w taki sposób. Chciałbym być w przyszłości człowiekiem, który dba o środowisko i pomaga innym ludziom, tak zwanym kanapowcom, dostrzec problem, jaki mamy, żeby mogli coś z tym zrobić. Na razie zmieniam tylko siebie, ale dążę do tego, żeby móc pomóc innym w podobnej zmianie. Dla mnie bycie człowiekiem to zarazem przywilej, a zarazem ogromna odpowiedzialność. Nie trzeba czuć się częścią świata, żeby nią być, lecz to bardzo często pomaga w układaniu życia. I tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do kontaktu, jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi do tego, co powiedziałam. I dziękuję.